Cześć. Tak jak obiecałem, dzisiaj zrobimy rozstrzygnięcie tej mojej małej zagadki związanej z obciążalnością takiej pojedynczej półki. Powiem szczerze, że zaskoczyliście mnie wpisami w komentarzach pod tym filmem z zapowiedzią tego testu. Podawaliście tam tutaj masę obciążenia na poziomie 300-350 kg. Byłem przekonany, że będziecie jednak dużo mniejsze ciężary tutaj podawać. Niestety w tym zakresie nie przeprowadzimy tego testu aż do takiego dużego obciążenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, worków mam 6 po 25 kg. To nam daje 150 kg. Tak więc myślę, że jeżeli taka półka wytrzyma taki ciężar, to jest naprawdę ok. Będę tutaj mógł mnóstwo materiału sobie upakować. Tak więc nie ma co czekać, zaczynajmy ten test. Cztery worki wrzucone. Ta półka jest dosyć wysoko, także niezbyt łatwo się mi tutaj ładuje te woreczki. Dobrze, że mam ich tylko 6. Piąty worek na górze. Na razie wygląda, że wszystko jest ok. No i wszystkie 6 worków na górze. Jak widać, mieliście rację. Ta półka, myślę, że śmiało wytrzymałaby zdecydowanie więcej. Ale takie obciążenie to już jest naprawdę bardzo fajna nośność. Tak więc polecam Wam wykonanie sobie takiego składziku na drewno. Na pewno ułatwia to organizację przestrzeni warsztatowej. Dzięki, że byliście ze mną i już wkrótce zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć!